imionami w naszej rodzinie to jest tak dziwnie skomplikowana sprawa, ponieważ tak, mama Helga mówili Helcia, Helena, tata Zygfryd mówili Zygmunt. Ja mam na imię Alicja Anna, w domu jestem Ania, czyli używam drugiego imienia, a w pracy Ala. A kiedy w poprzedniej pracy, to niektóre koleżanki nazywały mnie Ania, a inne Ala, tak? Także o jednej osobie tak, tak mówiono. No, Helga, Helcia, Helena. I Olga, jak była się. Olga, jak była malutka, to Olga. No. Znaczy ja mam trzy imiona, tak, bo dwa nadane przez rodziców, a jedno odbierzone, wszystkie na A. Alicja, Anna, Agnieszka. Agnieszka, Agnieszka po mojej babci, tak. Po babcia mam, Agnieszka, jak była dzieckiem, mama jej poszła do kościoła, a miała iść mama na wesele, to jej uszyła suknię, no, sfiranek suknię. Albo zasłonek jak sfiranek. Nie, bo jednak taka koronkowa była. Aha, koronkowa, czyli, no, czyli jednak bo tak sfiranek. Mówiła. Także uszyła, ale miała wtedy lat 11 czy 12. No. Także babcia była bardzo stara. A jeszcze chciałam też powiedzieć, że właśnie jak byłam też świadkiem na ślubie w klasie maturalnej, a wtedy był stan wojenny, no i nie było materiałów, tak? Buty były na kartki. I jakieś paczki, jakąś paczkę dostała sąsiadka z Niemiec, i tam były z Niemiec dostała. I były zasłonki takie pluszowe, w miodowym kolorze. I krawcowa, która tutaj mieszkała na 10 piętrze, ona z tych zasłonek uszyła mi, poczułam się jak Scarlett O'Hara, tak, przeminęło z wiatrem, z zasłonek miałam spódnicę, w ogóle ona użyła tego marszczenia, które było w zasłonkach, tutaj, żeby w pasie było, miałam spódnicę taką do połowy łydki i bluzeczkę, znaczy taką górę też z dekoltem, no. I babcia Agnieszka mi pożyczyła norki. Norki takie miałam zarzucone. To jeszcze, szyi. Tu jeszcze są. Także. Od szwagra dostała z Elbląga. Tak, tak. Babcia miała szwagra w Elblągu, który hodował tchórzofletki i ona właśnie sobie taki komplet tak uszyła gdzieś pewnie. I ja miałam to na, kiedyś na weselu, kiedy byłam świadkiem na ślubie, to do kreacji uszytej z zasłonek, z paczki z Niemiec. Tak, że to miałam jako ozdobę. I co ja mam powiedzieć? Jak się pani nazywa? Jak się nazywam? Nazywam się Irena Urszula Słońska. To jest podobno ładne nazwisko od słonia. Ale ja mam wszystkie ładne nazwiska. Z domu jestem Majewska. Przez 33 lata nazywałam się Brzezińska. A ostatnie 15 lat Słońska. Wydaje mi się, że ja 30 lat pracuję w takiej instytucji jak Cepelia. To jest skrót. To jest polska sztuka i rękodzieło. Proszę panią, bo to wszystko co jest zrobione ręcznie. Więc uważam, że mam dość dużo praktyki i jestem już taką cepelianką z krwi i kości. Lubię swoją pracę, bo lubię. Bo mało kiedy się lubi swoją pracę, proszę panią. Żałuję, że to tak się nie dba w tej chwili o to, żeby zachowały się nasze tradycje, nasze wyroby ludowe, bo my się możemy tym szczycić i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, proszę panią. Nie będę pani mówić wierszy patriotycznych, ale Polska jest dla mnie wszystkim. Lubię to. Przyjdzie ulicą, przyjdzie pogada, jestem u siebie. My mieszkamy obecnie przy ulicy Jagiellońskiej, ale ta nazwa nie zawsze taka była. Od 69 roku, jak był wybudowany tutaj ten falowiec, ulica była nazwana imieniem Patryka Lumumby. Nie każdy wie, kto to był Patryk Lumumba. To był komunista afrykański. A pani myśli, ja w mojej magicznej szufladzie mam wszystko. Żebyś pani wiedziała, ile ta moja siostra... I z marszki też ale, policzy. Ta moja siostra włosów ma, a ja jestem taki łysielec, no. Dobrze, że pani jeszcze zdążyła, że ta cepelia jest. No właśnie, Boże, a my takie mamuty. Ja się zdziwiłam, że ona jeszcze jest. No, nie tylko to u pani wzbudza podziw. Pisaneczki, proszę panią. Część mam, na wystawie są bardzo ładne, wystawiłam je tam. A to są gęsie i drewniane i różne. Najbardziej znany, bardzo kolorowy, to jest strój krakowski. I ta lalunia wszystko ma. Od haleczki poprzez czerwone buciki z kolorową spódnicę i koniecznie musi mieć wianuszek. To jest krakowianka. Pod 80 lata nie było też właściwie nic. Nic. To wszystko trzeba było zdobyć. To moja teściowa świętej pamięci,
żeby na pewno coś dostać u tego rzeźnika, to wstawała o 2 w nocy, zajmowała kolejkę. Ja przychodziłam o 4 albo 6, ją zmieniałam. I żeby ona przyszła zjeść coś, wypić gorącego, albo w ogóle, czy na święta to było, czy cokolwiek. No i tak się tam to toczyło życie kolejkowe. Ale ludzie dzisiaj wszystko zapomnieli i mówią, że ten kraj jest w zgliszczach, że trzeba go odbudowywać. No jak ja to słyszę. No to się naprawdę, nie dobrze robi. Ja już mówię, młodzi chcą czego innego, ale żeby starsi zapomnieli jak było, no to jest coś dziwnego. Tak. Jakaś krótka pamięć, jak było niedobrze. Ale my tu z Przymorza się nie ruszamy, nie, nie, niech pani myśli, się ruszamy z Przymorza. Tak mruczą, a ten falowiec to taki slums. Gdzie pani mieszka? W tym falowcu, w tym slumsie? No tak. I bardzo dobrze mi się mieszka. Mam bardzo porządnych sąsiadów, bo naprawdę mam porządnych sąsiadów. No i fajnie, wszędzie blisko i dobry punkt, no to jest, nie, nie, autobusy, to, tramwaje. Przestrzeń jest tutaj na przestrzeń jest. Nie wchodzą domy na człowieka, zieleń wchodzi i to jest ważne, nie? Nazywam się Bożena Królikowska. Jak zaczęłam chodzić na kijach, to z kijkami, to ludzie się dziwnie na mnie patrzyli, się śmieli, zaczepiali mnie i mówili, gdzie mam narty. I tak, no w tej chwili to już bardzo dużo ludzi chodzi tutaj. Wtedy tak się bardzo dobrze czuję, bo idę, tak odprężam się, nie myślę, słucham śpiewu ptaków, albo jak zimą, no to też tam tutaj jeszcze można spotkać zające i lis na gminie tutaj lata. A o podróżach pani opowiadała swoich, jak to się kiedyś podróżowało? No, podróżowało się z Wiktem na cały miesiąc, więc trzeba było najpierw właśnie też iść gdzieś tam skombinować jakieś mięso, potem to powykować, tak, na drobne te i zabierać jedzenie, na przykład jak jechałam na 30 dni do Włoch i to jeszcze z rodziną, to wszystko targałam, tak Polacy podróżowali. Kupowałam tylko chleb, no kawy, jakieś lody, tak, bo tak to mnie nie było stać, bo można było wywieźć też określoną ilość pieniędzy, chociaż się tych pieniędzy miało więcej na koncie. I trzeba było mieć udokumentowane te pieniądze, skąd się je ma. Że przejechałam tutaj do Grecji po drodze, to Macedonię i te wszystkie inne kraje. No i to cały czas była taka bardzo bogata turystycznie wycieczka, bo tam się siedziało najwyżej dzień albo dwa na kempingu i dalej się zwijało ten namiot i się jechało dalej. No i tutaj też jeszcze Hiszpania i Francja, tutaj Szwajcaria. Takie tam podróże były. Niesamowite. Pani beki brała? Tak. Mało tego, to musiały być słoiki takie, które by się otworzyło, na jeden raz trzeba było skombinować te słoiki. Znaczy, tam były takie weteranki, które wiedziały, jak to robić, bo tam jeździł przekrój ludzi, który jeździł, to był niesamowity, bo byli ludzie, którzy najpierw pojechali na Węgry, tam kupowali jakieś puszki czy coś, już wiedzieli, co mogą sobie kupić i z tym jechali, a ja takich możliwości takich tych nie miała, no więc ja te słoiki trzeba było 3 razy gotować, no bo się jechało w ciepłe kraje, żeby to się nie rozwaliło, tak? Żeby pani widziała, naprawdę przyjeżdża się na kemping, siedzą sobie ludzie, mają piękne, a Polacy mieli tak wyznaczone miejsce. Raz w tym, no w Wenecji, to nas zalało i te pudła pływały, no bo takie ulewa była, a w jakiejś nietce takiej niskiej się rozbijali i to najgorsze było, że jak się przyjeżdżało, to kazali wszystko z tego autokaru wynosić, no więc każdy te swoje pudła do tego namiotu targał, nie? No, a gdzie siedzieli sobie pod lampkami, pili sobie, siedzieli, no. No tak, ale i tak byłam szczęśliwa, że mogę jechać, mogę coś zobaczyć, no. Tak było. Ja mnie tego człowiekowi nikt nie odbierze, zamknie się oczy i się to wszystko widzi. No i to jest piękne.